Proszę Państwa, i następna rozmowa. Wczoraj rozmawialiśmy, czy może dzisiaj raczej w nocy, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem katedry filozofii kultury. Proszę Państwa, filozofia pomaga myśleć, pomaga rozumieć rzeczywistość. I dzisiaj mamy tę możliwość rozmowy właśnie z panem profesorem. Spróbujmy, co pan profesor dzisiaj by nam powiedział. Tak, witam ojca dyrektora i całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy, szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Tak. Kiedy miała miejsce ta tragedia w sobotę i jeszcze nie podawano żadnych wersji dotyczących okoliczności, to ktoś bardzo bliski mi, kto latał swego czasu na migach, to były te sowieckie samoloty odrzutowe, i powiedział mi, na pewno zwalą na pilota. I tak nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi. I potem okazało się, że miał rację. Bo najłatwiej jest zwalić na pilota. Cóż, pilot nie żyje. Jeden, trzech pilotów było. Proszę Państwa, to nie tak jest, że leci sobie pilot i robi, co chce. To jest trzech pilotów najwyższej klasy, bo to było ze specjalnego pułku lotnictwa transportowego, a więc ludzie szkoleni, patrzę tu na jego twarz, jest w internecie, młody człowiek, 36 lat. I w tym mierzeniu proporcji osób, które zginęły, nie możemy zapomnieć właśnie o tych trzech pilotach, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo, i my tak naprawdę, proszę zobaczyć, nic nie wiemy na temat tych czarnych skrzynek. Nawet puszczano takie fałszywki ze strony rosyjskiej, że właśnie oni już odsłuchali i wszystko było w porządku i tak dalej. A potem kolejne informacje, nie, oni czekali z tymi skrzynkami. A czemu oni w ogóle je zabrali? Co to ich skrzynki? Przecież to były polskie skrzynki, to polski samolot. Więc coś takiego dziwnego się dzieje wokół tej tragedii. Jakaś taka idzie manipulacja, która budzi swego rodzaju przerażenie, bo albo z powagą i obiektywnie patrzymy na to, co się dzieje, i staramy się krok po kroku zdobyć wiedzę, zrozumieć, dlaczego to się stało, jak do tego doszło, albo też na tym wszystkim ktoś jednak umiejętnie żeruje. I schemat przekazywania informacji jest taki, że no my oczywiście płaczemy, ale Rosja nam bardzo współczuje i pomaga. I nawet są tak hojni, że pokazują swoim telewidzom film o Katyniu. Nie wiem, jaki to film, jak zrobiony, w jakiej konwencji. No ale w to wpisuje się film Wajdy, który, jak wiadomo, nic nie tłumaczy, bo to jest metafora poetycka. Ten film nie uczy, czym jest, czym był Katyń, prawda? Więc to wszystko jest tak jakoś dziwnie oklejone, żeby zapomnieć o czym? Zapomnieć właśnie o faktach, o dokumentach. I to, że premier Rosji wyjaśnił, że zbrodnia katyńska to była zemsta Stalina za klęskę bolszewicką roku 1920, to naprawdę jest chyba tak nie do końca poważne, dlatego że przecież to się dzieje już po pakcie Ribbentrop-Mołotow. Polska jest podzielona na pół między Niemców i Rosjan, i Sowietów. I tu po to się zabija inteligencję i elity, żeby spokojnie przejąć kontrolę nad całym państwem. A zemsta to jest dziecinada, to nie w takich kategoriach. Po 20 latach zemsta, myślę, że to są właśnie takie wyjaśnienia troszkę pod publiczkę, no żeby to jakoś brzmiało. No ale jeżeli temu nie towarzyszą konkretne akty związane z udostępnianiem tego, o co zabiegają i rodziny katyńskiej, IPN, o dalsze materiały źródłowe związane z tą zbrodnią, to są naprawdę tylko takie gesty pod publiczkę. Ale to nie. Przepraszam, jest panie profesorze, no szef IPN-u, który chciał to wyjaśnić, zginął. O to chodzi. A tutaj w Polsce chciano inaczej go zmienić.
O to chodzi. IPN chciano inaczej zmienić. Ta sympatia, ja nie jestem w żadnym wypadku takim jakimś rusofobem czy coś, to nie, w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o pewien typ prowadzenia polityki, którą realizują określone środowiska, a nie naród rosyjski jako taki, bo to jest w ogóle inna sprawa. Można spotkać wspaniałych ludzi i to w najtrudniejszych. Mój tata był zesłany na Syberię, w związku z tym miał doświadczenie i spotykał wspaniałych Rosjan. To jest jakby inna perspektywa, ale tu chodzi o sposób prowadzenia i polityki, i tej medialnej informacji albo manipulacji. I my musimy być na to niezwykle uczuleni. A więc chodzi o to właśnie, że z jednej strony ginie szef IPN-u, który w tych sprawach był niezwykle dociekliwy i nieustępliwy. Kto wie, czy to nie jest powód, dla którego pewne siły, które manipulują tymi, którzy są u władzy ze strony tej lewicowej, lewicowo-liberalnej, czy to nie był powód właśnie, żeby wziąć się ostro i te rzeczy pozmieniać. Taki prikaz otrzymali. Tak mi się wydaje, no, mogę przypuszczać. Prezydent też chciał wyjaśnień. Też chciał. A więc proszę zobaczyć, że ci, którzy chcieli dociec do źródeł i do prawdy, bo być może te dokumenty ujawniają jakieś porażające wręcz scenariusze na przyszłość. To jest groźne, bo powiedzmy sobie twierdzić, że zginęło tylu a tylu i że tam było NKWD, czy że rozkaz wydał Stalin i Beria podpisał, no to mniej więcej wiemy, ale czy to nie mieściło się w ramach jakiejś tajnej polityki, scenariuszy ekspansji Sowietów na Polskę i jeszcze jakieś inne zbrodnie, no my tego dokładnie nie wiemy, dlaczego oni to ukrywają, czyli coś takiego tam musi być i to są poważne rzeczy. Natomiast te takie gesty, to oczywiście, no to bardzo miło, można chwalić, ale pamiętajmy, że istota sprawy leży głębiej i że ci ludzie, którzy w sposób już zdeterminowany i świadomy, bo posiadając dostępną wiedzę, dążyli do tego, żeby więcej na ten temat odkryć, okazuje się, że oni musieli zginąć w dalszym ciągu, właściwie w nieokreślonych okolicznościach, bo te informacje, jakby je pozbierać, to one są takie, że nawet jedne drugim przeczą. I jak się wejdzie na różne fora internetowe, również rosyjskie, z okolic Smoleńska, to można takie rzeczy przeczytać, że człowiek po prostu aż nie wierzy własnym oczom. Więc to przygłaskiwanie i jakby całej sytuacji ze strony wielu mediów w Polsce, że właśnie tutaj ukłony w stronę Rosji, z drugiej strony zachwalają świętej pamięci prezydenta, tak, w takim stopniu, jak kiedyś po prostu go nienawidzili. To jest też podejrzane. Już żeby chociaż nie przesadzali, bo po prostu stracili wiarygodność, a z kolei ludzie jakoś czują przez skórę, że dokonywała się wielka manipulacja, bo kiedy teraz ukazywane są osiągnięcia prezydenta Kaczyńskiego, to okazuje się, że one właśnie były w miarę możliwości działania, były olbrzymie. One pomagały odzyskiwać narodowi pamięć i tożsamość. To jest szalenie ważne w takich warunkach, kiedy z jednej strony są wpływy jeszcze bloku sowieckiego, a z drugiej strony jest Unia Europejska, która też dąży do niszczenia narodów, a my nagle chcemy odzyskiwać pamięć i tożsamość. A więc w tym momencie okazuje się, że ludzie jednak w swoim nastawieniu takim bezpośrednim, mierzalnym przez te różne sondaże dawali się nabrać na te kłamstwa i manipulacje tych różnych telewizorni, ale z drugiej strony głębiej czuli, że coś jest nie tak i właśnie dali temu absolutnie spontaniczny wyraz i w dzień tej tragedii i również dzisiaj, tak towarzysząc na całej trasie od Okęcia aż do Pałacu Prezydenckiego. Więc to jest nadzieja, ale tej nadziei nie wolno z kolei instrumentalizować. To nie jest tak, że założymy sztandar i będziemy mieli rektorat. Naprawdę nie, bo ludzie już nie raz zostali oszukani i tutaj trzeba się wykazać wielką kulturą, wielką delikatnością. No i być otwartym na tych ludzi. To nie jest tylko elektorat. To są ludzie, którzy też chcieliby się włączyć i być traktowani poważnie, a nie, że jakieś partie kanapowe się tam zbierają i siedzą dniami i nocami w Sejmie czy gdzie indziej. A więc chodzi właśnie o to, żeby odzyskać kontakt ze społeczeństwem, czy właściwie z narodem, tak, żeby była przestrzeń
pozbawiona tej manipulacji czy instrumentalizacji. Ludzie muszą poczuć, że są traktowani w sposób poważny. Tak, czyli też i zachować pamięć, prawda? Absolutnie. Bez pamięci człowiek... Znaczy, główna strategia kogoś, kto chce kimś rządzić i sterować, to jest pozbawianie go pamięci. I dlatego to jest tak ważne, żeby pamiętać, ale pamiętać rozumiejąco. To znaczy nie tylko, że był Katyń, zamordowano oficerów, ale trzeba wiedzieć, kto to zrobił i po co to zrobił. Dopiero wtedy ta pamięć buduje naszą tożsamość i otwiera nam perspektywy na przyszłość, bo taki lot samolotem, już nie, trudno, że no, wracamy do tego, ale naprawdę Rosja była i jest groźna. I takie wchodzenie w paszczę lwa, żeby sprawdzić, jak oni zareagują, no to troszkę jest niedojrzałe. Dlatego, że oni już nieraz pokazywali, jak na nas reagują. To się kończyło zsyłkami, to się kończyło mordami i tak dalej. Więc przy całej tej jakby delikatności dotyczącej naszego odnoszenia się do narodu rosyjskiego, musimy pamiętać, że pewne mechanizmy polityczne czy cywilizacyjne są nam zupełnie obce i z tym nie wolno igrać. Nie wolno ich prowokować, dlatego to, że to się źle kończy. I niestety Polacy, którzy jakby nie otarli się o Rosję czy o Związek Sowiecki, w jego różnych momentach czy w różnych wydaniach są naiwni. Oni tego jakby nie czują, nie rozumieją. I tę naiwność wtedy właśnie Rosja wykorzystuje przeciwko nam. Niestety każdy polityk, jeżeli sięgniemy do historii, tak jak Anders czy jak Piłsudski, oni otarli się mocno o Rosję i dlatego Rosjanie ich szanowali. Nawet ich się w jakiś sposób obawiali. A taki polityk, który idealizował Rosję i traktował ją właśnie w kategoriach tej takich półpoetyckich czy mistycznych, no to niestety później bardzo mocno na tym musiał się rozczarować. To mogło się również kończyć tragicznie. Także to są te nasze próby zrozumienia sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy, a sytuacja ta jest wynikiem pewnej ciągłości historycznej. I taką ciągłość historyczną, mocniejszą od nas, bo jest to państwo zdecydowanie silniejsze, zawiera właśnie w sobie Rosja. I dlatego trzeba zanurzać się w jej dzieje, czytać różne na ten temat wypowiedzi, różne analizy, żeby wiedzieć, z kim ma się do czynienia i żeby nie drażnić tego lwa, bo jak machnie łapą, to się nie pozbieramy. Ale to nie polega na tym, że my będziemy się kłaniać i będziemy po prostu jakimiś wasalami, tylko chodzi o to, żeby nie posuwać się za daleko, gdy nie ma takiej konieczności. I dlatego też wydaje mi się, w polityce polskiej brakuje tego rozeznania sił, co jest naszą mocną stroną, a co jest słabością, w stosunku i do Rosji, i do Niemiec. To jest jakoś kompletnie pomieszane, tak jakby ci ludzie no, nie mieli ani doświadczenia, ani też nie byli odpowiednio wyedukowani, bo przecież w naszej literaturze i pięknej, i historycznej na ten temat wielokroć się mówi i człowiek, który by to jakby wchłaniał i uczył się od tych, którzy mieli takie doświadczenia, on by zajmował po prostu zupełnie inną postawę. Także te rzeczy musimy jakby na nowo przemyśleć, a właśnie sposób relacjonowania tych wydarzeń przez media, wiele mediów w Polsce, on jest taki zbyt układnie prorosyjski, bo znowu my zapytamy się, no dobrze, ale jakie fakty? Proszę bardzo, okazuje się, że tego nie ma, a my musimy w związku z tym domagać się, skoro uznajecie tę zbrodnię jako swoją, a nie na Niemcach, to prosimy o wszystkie dokumenty, prosimy o pokradzione biblioteki, prosimy o pokradzione obrazy. Przecież myśmy nieraz byli okradani i to nigdy do Polski nie wróciło, proszę zobaczyć. Więc mówię, to są pewnego rodzaju, remanent, który musimy zrobić, żeby widzieć, co nam się należy i w jaki sposób możemy to wyegzekwować. Nawet w takim kontekście, że my
zachowamy odpowiednią postawę w stosunku do sąsiadów, żeby oni nas zaczęli szanować. Panie profesorze, pan porusza się może na tej płaszczyźnie rozeznania, rozumienia, ale jeszcze jedno, nie należy wykluczać powiązania. Tak, i tutaj trzeba... Wiecie pan, bo tu widać, jeżeli ja patrzę to, co się dzieje z Polską od, proszę zobaczyć, przez ile rządów już, a od rządów, no w rządach AWS-u szczególnie, zaczęto rozprzedawać, wcześniej już też lewica, prawda? A później w rządach AWS to było przyspieszenie, no, AWS, niesamowite, AWS, niszczenie wszystkiego. Tak, AWS, oni... I to było też rozpracowane, rozpracowali nas jak? No po linii patriotyzmu, tak, wiary, katolicyzmu, nabożeństwa, wszystko, prawda? Oczywiście, przecież proszę przypomnieć, jak myśmy wtedy się włączali w to, co się działo, że... Na Matkę Boską nas brali. Ale to dla nich nie ma znaczenia, bo to są rekwizyty. To są... Ale nie, ale to jest w manipulacji, to się liczy. Tak, ale chodzi o to, że oni tego nie traktują poważnie. To oni nie, ale od nie, to chodzi im o wymanipulowanie nas. No i wtedy manipulują nami, bo wiedzą, że my traktujemy poważnie. Tak, i tu są nasze przywiązania, nasze uczucia nie też. Nie ma znaczenia. Proszę pamiętać, wtedy Solidarność na plakatach, papież, który błogosławi, oni kasują wyborców, oddają władzę Unii Wolności. Taki był scenariusz. I ta Unia Wolności w różnych postaciach, ona ciągle krąży. Teraz ta wielka tragedia i już Kwaśniewski z tym, z Mazowieckim już sobie ustalają nowe rozdania, nowe konfiguracje. To jakby była jedna grupa, tylko podzielone role, ale oni w odpowiednich momentach są razem i rozstrzygają, co ma się dziać dalej. A tutaj pustka po tej stronie, proszę zobaczyć, pustka, zdziesiątkowani, wzruszają się, opowiadają, że przecież nas atakowano. Ja myślę, muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodzi się do walki politycznej i która wiadomo, kto kim jest, bo to już wiadomo, kto kim jest, jakie metody stosuje, to nie ma co się dziwić, tylko trzeba twardo egzekwować to, co się należy, a nie po prostu narzekać, że oni nam nie pozwalali, albo nam przeszkadzali, albo coś tam. No wiadomo, no oni postanowili pójść kampanią nienawiści konsekwentnie, wylansowali swoich takich błaznów, ludzi często, którzy właśnie mieli albo rozśmieszać, albo swoim wulgaryzmem wręcz no, zmuszać do tego, żeby człowiek odwracał głowę. No, ale to widać od razu. Ale lumpen proletariatowi to odpowiada. To odpowiada, no, bo to jest obliczone na... I tutaj widać to wkraczanie w kolejną fazę PRL-u, bo dopiero teraz mamy PRL, bo to są już pokolenia, które były uformowane przez PRL, a ci, którzy byli uformowani w okresie międzywojennym, większość z nich odeszła. I my teraz musimy sobie radzić z narodem, który został odcięty od korzeni. I kiedy wydawało się, że wyrastają nowe klasy polskiej prawicy, znowu ścięto. I po prostu tutaj nie wiadomo, w którą stronę się obrócić. Na pewno trzeba znaleźć nowe metody na generowanie środowiska. Bo jak tak dalej będzie, jak już mówimy o polityce, PiS jest tak się skurczył i tak jakby nie szuka przełożenia na świat, na Polskę, na Polaków, że ile jeszcze tych będą mieli posłów? No 15, 20, no i koniec, prawda? Więc jakieś takie zamknięcie się i jakby przełożenie jedynie za pośrednictwem pewnych mediów, które też, jeśli pokazują to w określonych celach politycznych. Więc wydaje mi się, że to trzeba znaleźć sposób na to, żeby odświeżyć źródła tworzenia nie tylko elit, bo elity wyrastają z pewnego środowiska. To środowisko musi się odrodzić. Środowisko polskie, które czuje, o co chodzi i rozumie. Tak. Dużo było mówić, panie profesorze. Pomódlmy się za tych zmarłych. Dobrze, wieczne odpoczywanie radzi im dać, panie. Na światło dziękuję, niechaj im świeci. Odpoczywaj im w pokoju wiecznym. Jutro w Warszawie, w katedrze polowej o godzinie 10:00 modlitwa katyńska za Katyń. Miał być ksiądz biskup Tadeusz Płoski. Miał przewodniczyć. Wierzymy, że patrzy już na to wszystko z góry.
z domu Ojca i będzie razem z nami duchowo. Zapraszamy Warszawę, zapraszamy wszystkich gorąco i serdecznie o 10:00. Bóg zapłać, panie profesorze. Dziękuję. Czyli trzeba kształcić, trzeba formować, nie poddać się. Ja tak patrzę, panie profesorze, mamy coraz mniej Polski. Jak pan widzi to? Mniej Polski, dlatego... No, czy państwo jeszcze jest? Ile? To zostały pewne relikty państwa tylko, które... Czyli co robić? No, i przede wszystkim trzeba odzyskiwać kluczowe pozycje w strukturach państwa, które są dostępne za pośrednictwem różnego rodzaju wyborów, no bo to jest najprostsze. Ale druga rzecz, jeżeli ktoś, kto się tam dostanie, nie jest uczciwy, prawego serca i nie posiada pewnej kultury, to on bardzo łatwo się psuje i się robi gorszy od tamtych. I to jest nasza w tej chwili tragedia, że ludzie, którzy mają szansę na to, żeby poprzez zajmowane stanowiska robić coś dobrego i odpowiadać za dobro wspólne, choćby lokalne, oni w tym się zatracają. Oni się zatracają, ich łatwo skorumpować, ich łatwo ogłupić nawet. No i wtedy już nie wiadomo, co robić. Więc tutaj jest kwestia właśnie jakby kształcenia i wychowywania Polaków niestety od najmłodszych lat po to, żeby kiedy dorastają, żeby potrafili dźwigać na sobie odpowiedzialność za własne życie, za rodzinę i za powierzone im dobro wspólne. Ja mam trzy słowa tutaj na określenie, co robić. Wiara, rodzina, kultura. Tak. Wiara, rodzina, kultura i to w domach. I to się musi dopełniać. W domach. A nie zastępować. W swoich środowiskach, chociażby najmniejszych. Tak. To się musi dopełniać. I to wszyscy, od najstarszych aż do najmłodszych. Tak. Razem. Przekazywać to. Wyłączyć te pudła. Prawda? No, to absolutnie podstawa. Wyłączyć te pudła. Zapisać się na spotkania internetowe nasze. Rozmawiać. Jakie pan ma wrażenie po tych, bo ja nie słuchałem. Ja jestem przewodnicza. Moje największe wrażenie jest takie, że, bo to się... Właśnie, bo to spotkanie z mistrzami akademickie, pan tak, miał wykład wczoraj. Tak, ale chodzi o to, że to są różni ludzie, ale to są ludzie aktywni. Oni czegoś szukają i oni potrafią dyskutować. Mówię, w tej chwili, a to nie dotyczy tylko nawet Polski, bo jeżdżę z wykładami po całym świecie, młodzież przestała dyskutować. Młodzież słucha i odchodzi. Natomiast te spotkania są takie, że ci ludzie, którzy biorą w tym udział, oni słuchają i zadają pytania. I słuchają odpowiedzi. I reagują na te odpowiedzi. A więc jest to, co nazywamy taką interaktywnością. I dzięki temu właśnie te spotkania przez internet, chociaż to brzmi dla kogoś, kto nie miał kontaktu, no tak jakoś sztucznie, ale to nie jest sztuczne, bo my ze sobą rozmawiamy, wcześniej przygotowane są tematy, wykłady i można się dużo dowiedzieć, ale można też rozwiać dużo wątpliwości, bo można zadawać pytania, a atmosfera domowa, bo każdy siedzi we własnym domu, sprzyja temu, żeby człowiek się rozluźnił i mógł spokojnie dyskutować. I to wciąga później, prawda? Wciąga, to staje się pasją. Człowiek, który i to rozwija myśleć, dopiero człowieka. Rozwija, szuka kontaktu z tymi, którzy mają podobne zainteresowania i chciałby porozmawiać. I niestety jest tak, że wokół siebie takich ludzi nie znajduje. I dlatego tutaj ten internet jest jakby najprostszą formą, żeby budować nowe środowiska. Ale internet nie tak, żeby tylko tam buszować, tylko żeby rzeczywiście komunikować się. Nie, no to dlatego komunikować, to muszą być profesjonalnie, rozmawiać, spotkać się. Tak, profesjonalnie zorganizowane spotkania, tak jak my to mamy, czyli że jest godzinny wykład najpierw nagrany, przez 2 dni dostępny, a potem przez 2 godziny na ten temat związany z wykładem dyskutujemy, czyli to jest wszystko pod kontrolą, to znaczy to jest uporządkowane, to nie jest mówienie od sasa do lasa, tylko wszystko jest związane z tematem, czyli uczymy pewnej też dyscypliny myślenia, co naszym rodakom bardzo się przydaje, ponieważ są niezwykle rozkojarzeni. I właśnie, czyli kształtować dzieci i młodzież, prawda? Tutaj. No to od dziecka. To rodzina i potem już musi przekazywać, poszerzać kontakty, ale w taki sposób, żeby po prostu wiedzieć, z jakimi nauczycielami młody człowiek ma
do czynienia i w jakiej mierze należy tę edukację prostować i uzupełniać. Panie profesorze, to nie tylko edukacja, to nie tylko, żeby być informatykiem, czy żeby być jakimś tam menedżerem, czy jakimś inżynierem gdzieś, coś, prawda, magistrem czy doktorem, ale żeby rozumieć rzeczywistość. Tak, dlatego... Bo tego nie ma, bo to jest światowe. To jest światowe po prostu... gdziekolwiek pójdziemy, to ludzie bardziej myślący narzekają na jedno. No nie ma ludzi myślących, nie ma myślenia. No nie ma. Jest jakaś konsumpcja, wrażenia, doznania, prawda? To i operacje, na... takie szybkie operacje na pik, 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 to przecież to tam wyskoczyło. Chodzi o to, że... I tu jest pogrzebany, przepraszam, tak mówię, ale i tu jest właśnie. I można nami manipulować zupełnie. I to jest stworzenie współczesnych niewolników w ten ale sposób. Ale tak, i to edukacja jest tak ustawiona, żeby nawet był profesor i jak to mówią po angielsku narrow-minded, czyli ograniczony na umyśle. Dlatego, że jego wyspecjalizowano, a reszta świata jest na poziomie siedmiolatka. A nam chodzi o to, żeby właśnie człowiek się rozwijał integralnie, czyli żeby był zdolny do rozumienia szerzej niż tylko jego wąska specjalność zawodowa. Niezależnie mówię od tego, czy on będzie po zawodówce, czy on będzie magistrem, czy będzie profesorem zwyczajnym. To w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, bo to jest jakby zupełnie inny typ kształcenia. Tak, czyli trzeba myśleć i to jest też przyszłość nasza. Jeżeli mówimy kultura, to i tu myślenie, prawda? No, myślenie. I oczywiście budowanie na tych wszystkich fundamentach. Myślenie jest podstawą i kultury, i wiary. Tak. Wiara opiera się na myśleniu. Tak. Na tym Fides et ratio, rozum i wiara. Tak. To nie może być. A jeżeli pan mówi o integralnym rozwoju, to właśnie i tu gdzieś wiara jest. To nie może być na poziomie dziecka. Boziu, daj zdroweczko tatusiowi i mamusi. 80-latek mówi. No to... dziecinnią. No nie, ale to tak nieraz jest z tą wiarą, prawda? To ona musi być dalej, dalej iść. Panie profesorze, dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję. Dziękuję. Ciężka praca jest profesora? Ciężka, ale bardzo się ją lubi. To jest problem. Ciężka, ale, ale największa radość jest wtedy, kiedy to, co się mówi, czy tłumaczy, że to studenci, czy ludzie, do których się zwracamy, nagle widać, że chwytają i zaczynają rozumieć. I to jest największa nagroda i w ogóle satysfakcja wewnętrzna z wykonywanej pracy. No bo jak starasz, no fajnie, że robi meble, no ale to jest w drewnie wszystko. A my pracujemy w człowieku. I nagle jak ten człowiek się zmienia pod wpływem prawdziwej wiedzy, to jest cud nad cudy. To jest najwspanialsza rzecz. Jeżeli dostaje tą prawdziwą wiedzę, staje się prawdziwym człowiekiem. O to chodzi. Bo może być właściwie... wiedza, nauka może służyć deformowaniu człowieka. Gdy popatrzymy na te systemy totalitarne, pan mówił Stalin, mówimy Katyń, to byli ludzie wykształceni. Albo korzystali. Wyspecjalizowani. Oni albo korzystali ze specjalistów. Tak, i to wysokiej klasy, tak jak Hitler korzystał z Alberta Speera. To był niezwykle inteligentny człowiek, znakomity architekt. No ale właśnie problem jest taki, że koniec końców służy złu, a więc im lepszy, tym gorszy. Panie profesorze, no ta nowa lewica, gdy patrzymy, jakie nazwiska to prowadzą, albo ta globalna rewolucja kulturowa, gdzie to jest prowadzone, jakie nazwiska, to są niezwykle inteligentni ludzie. Ojca, ja nie tylko chcę to idzie na sługi zła. Ale jak to przenika do teologii katolickiej? Ta nowa lewica właśnie. Oczywiście, tak. Że tak, bo są wylansowane nazwiska, tak. Taki From, Habermas, to jest nowa lewica. I oni są tak wylansowani, jako takie guru intelektualne świata zachodniego. Autorytety. Potem... się nimi zachwycają niektórzy księża i ich wpasowują do teologii, a nie wiedzą, że wpasowali sobie ateistów. No i dlatego mówię, trzeba mieć szerokie horyzonty, bo inaczej to człowiek, dobrze chcąc, będąc inteligentnym, niestety da się również zmanipulować. Dlatego tu jest trzeba bardzo uważać na to. Bo bardzo ja patrzę nieraz te dyskusje nasze dotyczące spraw społecznych w Radiu Maryja. Jak ludzie mówią, jakie mają rozwiązania idealne, natychmiastowe, prawda, lekarstwo mówi, no widać, że to jest, no to jest dramatyczne jakieś takie zawężenie umysłu,
no nie widzą ludzie absolutnie, no i tak będą się wypalać i nic nie zrobią. No zostają tylko żywe emocje, natomiast to się nie przekłada ani na wyobraźnię, na pamięć, na przewidywanie, na rozumienie, tylko cały czas te nakręcające emocje, żeby wszystko było naraz, no bo emocja krótko trwa, więc żeby szybko już zmienić sytuację w Polsce, już, żeby jutro, bo jak nie, to zginiemy. No i do najmniej co. No. Więc chodzi o to właśnie, że oczywiście czasami jest tak, że trzeba bardzo szybko działać, no ale do innych rzeczy, tak jak mówiliśmy, Obamę przygotowywali 10 lat. No, a my zaczynamy, będą za 2 miesiące wybory i znowu, kogo by to wybrać? No to będziemy szukać zaraz. Może tego, a może tamtego. No i tak. Ładny czy nieładny? A co powiedział? Nie, a co powiedział? A może to, po prostu, no niestety, do pewnych rzeczy trzeba się dłużej przygotowywać, mieć w zanadrzu kilka wariantów, bo to nie wiadomo, ja, co będzie. Ja słyszałem o jednym z ministrów, opowiadał mi pewien duchowny, no, on był studentem. Pojawił się w Rzymie i zanim przyjechał w Kremlu, pojawił się Mazowiecki i Geremek z prośbą, niech tu będzie rok czasu, a później gdzie pojechał i tak dalej. Teraz jest ministrem.